Naszym kolejnym prelegentem jest Hubert Pomorski, student AGH i wielki pasjonat skali przede wszystkim. O więcej opowie o sobie sam, a teraz przywitajmy go gorącymi brawami. Dobra, raz słychać mnie w miarę? Słychać, nie słychać? Spoko. Dobra. Jak usłyszeliście, mój temat generalnie będzie o skali. Jako że skalę lubię. Ale zacznijmy najpierw od najprostszych rzeczy. Wyobraźcie sobie, że budujemy sobie apkę webową. Mamy sobie tył, mamy sobie przód. No i spoko. Budujemy sobie tył w skali. Dobra, lubimy skalę. No dobra, może nie lubimy skali. Ile ludzi w ogóle pisze w skali? Są ludzie, którzy piszą? O kurde, troszkę jest. A ile ludzi pisze w JVM-ie? I zawodowo i tak? No to ładnie. Generalnie skalę polecam. Ma swoje wady, ale o tym jeszcze. No to dobra. No to budujemy sobie froncik, nie? Mamy sobie JavaScript. No i lecimy jak zwykle. Budujemy sobie cyk, reakcik. Lecimy i robimy kolejny startup za 10 milionów. Nope, nie musimy. Możemy polecieć z aplikacją i z tyłu, i z przodu w skali. O tym też będziemy teraz mówić. O izomorficznych aplikacjach w skali. Dobra, parę słów o mnie. Tak jak mówiłem, sam się postaram zapowiedzieć. Studiuję tutaj na AGH-u, dokładnie w tym budynku. Generalnie zawodowo w ogóle nie jestem za bardzo ze skalą powiązany. Generalnie robię w Railsach. Ostatnio robię trochę w JVM-ie. Próbuję przepychać skalę w korpo środowisku z mniejszym lub większym skutkiem, momentami większym. I generalnie, jeżeli idzie o moje hobby i zainteresowania około researchowe, to będą NLP i szeroko rozumiane machine learningi. Dobra. Jak doskonale wiecie, mamy to, o czym mówiliśmy wcześniej. Typowa aplikacja webowa, powiedzmy modna na 2012-2013 rok, to jest backend w twardym języku, jak Scala, Java, ewentualnie właśnie Ruby lub inne tego typu języki. Ostatnio bardziej jakieś Haskell i inne takie. Z przodu natomiast mamy JavaScript, ECMAScript, mamy Elma. Zarąbisty język, w ogóle polecam. Ale nadal jeden stos, drugi stos. Sorry, nie ma żadnego punktu, nie mam połączenia. Musimy tworzyć infrastrukturę. Na przykład modele, które musimy przenosić z backendu do frontendu. I to jest na rzecz pracy. Bo tak naprawdę musimy mieć przejście pomiędzy tymi dwoma różnymi niejako poziomami abstrakcji. Co więcej, trudno jest reużywać umiejętności. Dobry Javowiec raczej nie będzie chciał dotknąć JavaScriptu i vice versa. Dobra. Ale mamy kolejny krok. Buzzword 2015 roku. Robimy izomorficzne aplikacje w JavaScriptie, bierzemy sobie cały ten. Min stack, czy mir, czy... Tak, z Reactem, bo min był z Angularem, ten drugi był z Reactem. Zerką. Mamy dwa stosy, mamy dokładnie jeden stos, dokładnie jeden język do obu technologii. Te technologie się między sobą bardzo mocno łączą i tak naprawdę mamy kompletną reużywalność w pewnych aspektów kodu. Oczywiście nie cały kod z frontendu możemy użyć w backendzie, bo to nie ma sensu. Nie całego kodu z backendu możemy użyć we frontendzie, bo to nie ma sensu. Ale na przykład nie musimy konstruować specjalnych serializowalnych modeli, gdyż sam kod, całą infrastrukturę możemy reużywać. Co więcej, mamy reużycie właśnie umiejętności programistycznych. Co to znaczy dla biznesu? Jest tanio. Co to znaczy, że jest tanio? To znaczy, że jest dobrze. Ale... Zawsze jest ale. Realnie... Spoko, co tam? Można. Tak, coś w tym jest, jest to powiązane, ale nie musi. Będzie. Więc okej, ile osób tutaj klepie frontend? Ile osób naprawdę lubi JavaScript? Ale tak lubi. Spoko, mamy dwóch hardkorów. Dwóch, więcej?
Trzech hardkorów. Dobra, to mamy hardkorów. Osobiście, zresztą do tego robię też tą prezentację, nie przepadam. Więc, cóż. Powiem tak. Dlaczego nie przepadam? Jeden z moich ulubionych przypadków. Kiedy przeparsuję tablicę parsintem, dostaję jeden nan-nan. Bo parsint przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym jest liczba, którą parsujemy, drugim jest radix, czyli baza. Spoko, ja o tym wiem, bo piszę w JavaScripcie. Trochę. Ale gdybym o tym nie wiedział, to kiedy mapuję parsintem, to się nie spodziewam tego typu rezultatu. Podobnie. A, to jest zagadka. Swoją drogą. Sorry, że nie mam nagrody. O, mam wodę. Jeżeli od kopa powiecie, jaka jest wartość tego wyrażenia, to jesteście koksy. Dam wam dosłownie chwilkę na to. Słyszałem dobrą odpowiedź. 8. Wartość to 8. To jest zlepione true... Przepraszam, tak. Nie, zlepione true i false. 9. To daje w wyniku true. Tamto drugi wynik daje false. Oba są zlepione plusem. Length stringa wynosi 9. Nawiasem. Dobra, ale dokąd zmierza JavaScript? Bo stwierdziliśmy, że JavaScript sam, vanilla JavaScript może nie jest dobrym rozwiązaniem. Mamy technologię. Mamy immutable JS-a, mamy Elma, mamy TypeScripta oraz mamy kompilowanie z pomocą Babela. Mamy cztery technologie, które teraz budują stosy JavaScriptowe. Z czego zauważcie, że dwie z tych technologii budujące JavaScriptowe stosy to są inne języki niż JavaScript, a trzeci to jest coś, co zmienia bardzo istotnie sam JavaScript, wprowadzając niemutowalne kolekcje. Dodatkowo właśnie kompilator Babel, który w ogóle pozwala na transpilację. Ale przejdźmy w takim razie do Cora. Trochę pewnie będę musiał przyspieszyć, podejrzewam. Okej. Nic nie robi takiego wrażenia na ludziach, jak pierdyknięcie slajdu na całą ścianę, na którym jest kod po jednej i po drugiej stronie i porównujemy. Nie jest to bardzo skomplikowany kod, jakkolwiek. Najważniejsza rzecz w tym porównaniu to jest obecność typów. Ludzie, którzy mają trochę doświadczenia w TypeScriptie, mogą poczuć się stosunkowo jak w domu i generalnie te kody są do siebie dość podobne. Widać, iż tak naprawdę czytając jeden i drugi kod, oba praktycznie rozumiemy w równym aspekcie. One nie są aż tak inne. Jakby cała magia zaczyna się pokazywać w bardziej skomplikowanych przypadkach. Jeden z kolejnych strange behaviors of JavaScript, mógłbym powiedzieć, to jest to. Właśnie zapisałem, że wynikiem jest buźka. Oczywiście dostaniemy na konsoli the run not equal. Nawiasem. Dlatego korzystamy z loadasha na przykład. Albo underscora, które nam to przykrywają poprawnie. Okej. Kilka słów na temat mocy. Po pierwsze, ScalaJS to jest kompletna skala, minus jedna bardzo malutka rzecz. Refleksja. Tak naprawdę, jeżeli lubicie refleksję, nie wiem, czy kto może lubić refleksję, ale może lubicie refleksję, to nie użyjecie jej w ScalaJS-ie. To jest najważniejszy aspekt, dla którego kompatybilność ScalaJS-a ze skalą jest trochę mniejsza niż 100%. Druga rzecz to wielowątkowość. ScalaJS jest językiem kompilowanym do JavaScriptu. W JavaScriptie model wielowątkowości jest bardzo specyficzny, nie wchodząc w detale, jest inny niż ten model, który byśmy kojarzyli z języków, powiedzmy, pokroju C-Sharpa na dotnecie czy Java. I tam takie pojęcie treda ma troszeczkę mniejszy sens niż to, czego byśmy oczekiwali. Kolejna rzecz. Jest ScalaJS, oprócz tego, że to jest skala, jest jednak kompatybilna z JavaScriptem. Co to znaczy kompatybilna? My z poziomu skalowego kodu możemy zejść do typów JavaScriptowych, możemy pisać praktycznie na rzeczy tak blisko JavaScriptu, jak potrzebujemy. Najprostszy przykład. Możemy użyć skalowych kolekcji, ale nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć na przykład JavaScript Collections, jak na przykład JS Array. I JS Array będzie bardzo często zachowywało się znacząco szybciej od skalowych kolekcji, pomimo że stracimy nieco na przykład bezpieczeństwa typów, czy nieco operacji, jak na przykład potężny map, filter i reszta skalowego API. Kolejna rzecz, TypeSafe. Refactoring JavaScriptu może być nieprzyjemne.
Często ze względu na typy, często ze względu na jakość kodu. Tutaj typy troszkę ułatwiają w zmianach nazw. Dodatkowo Scala, ze względu na to, że to jest język funkcyjny, pozwala pisać od typu do typu. Czyli całą dużą część kodu w Scali można praktycznie starać się ograniczyć poprzez przejścia pomiędzy typami. Co to ja się miałem na myśli, mówiąc o zachowywaniu kontraktów. Co więcej, dobrze się łączy ze Scalą oraz generuje całkiem dobry kod JavaScriptowy. Jak dobre? Do 1,5 razy wolniejsze. W benchmarkach, w realnych zastosowaniach produkcyjnych, uprzedzając pytanie, tak, korzysta się z tego na prodzie. Co więcej, taka duża firma na A z drugą literką V i taka kojarząca się z systemami operacyjnymi, która jest tam gdzieś w tamtą stronę, ma bardzo fajny framework zbudowany właśnie w ScalaJS-ie. Sam nie korzystałem, widziałem, że jest i wygląda całkiem fajnie. Tak. W jaki sposób mamy TypeSafe? Skoro JavaScript nie ma typów, skąd mamy typy? Bardzo prosto. Mamy TypeScript. A skoro mamy TypeScript, no to możemy ukraść. Albo możemy zbudować sami, albo możemy użyć jakiejś fasady lub sami ją zbudować. I to jest rzecz, która jest dość silna tutaj. Mamy niesamowicie dobrą bibliotekę do Reacta, właśnie z tym, o co pytał kolega. Czyli mamy w tej bibliotece zawarty server-side rendering na przykład. Mamy zawarte bardzo dużo rozszerzeń, plus ta biblioteka jest native for Scala. Innymi słowy, ona korzysta z mechanizmów skalowych. Tam nie czuć, że się pisze w JavaScriptie, tam nie czuć, że React był kiedykolwiek biblioteką JavaScriptową. My tam piszemy w Scali. To jest... Wiesz co, musiałbym cię odesłać do dokumentacji repo, bo oni nad tym pracowali w ostatnich PR-ach. Poprawiali to. Nie powiem ci dokładnie, jak to działa w tym momencie. Działał wcześniej tak, że czy to było to było faktycznie server side, że po prostu można było sobie wygenerować templatki w backendzie i wypełnić je w backendzie, a później ale część z tego i tak była jeszcze dopełniana frontem. Więc to było takie mieszane, dziwne rozwiązanie strasznie. Ono nie było zdrowe, tak powiem. Pracowali nad tym. Tak, mamy wtyczki angularowe, mamy SRI, Scala React Interface. To pozwala na przykład pisać w React Native. Mamy Scala Bootstrap i Scala CSS. Obok tego, że pisząc w ScalaJS-ie nie widzimy na oczy JavaScriptu, nie widzimy też CSS-ów. Możemy. Okej. Okay. O, piękny pusty slajd, na którym kompletnie nic nie ma. Okej. Okay. Kiedy możemy sobie odpuścić, kiedy... Powiedzmy, powinniśmy sobie naprawdę, może nie tyle powinniśmy. Ze ScalaJS-a możemy korzystać bez skali. Jednakże moim zdaniem, kiedy mamy skalę z tyłu i skalę z przodu, to tak naprawdę to rozwiązanie zyskuje realną siłę. Kiedy jest drugi powód, kiedy nie warto, nawet jeżeli mamy skalę z tyłu, migrować się do ScalaJS-a? Kiedy mamy legacy w JavaScriptie? Nie róbcie tego. Da się, nie polecam, nie. Dobra, jeżeli chcecie więcej, nie udostępnię tej prezentacji ASAP, ale postaram się ją w jakiś sposób udostępnić, to wszystko są linki. Doki do ScalaJS-a, ScalaJS Hands-on, świetny tutorial. Naprawdę to jest ten out of ten, jest opisane w bardzo elegancki sposób i czyściutko, co ma być opisane. ScalaJS SPA tutorial to jest tutek, w którym gość opisał, jak zrobić aplikację w Play frameworku. Dość popularny dla Scali, zresztą też Scala First framework dla apek webowych i w właśnie ScalaJS-ie i Scala Reactie. W ScalaJS Hands-onie jest bardzo podobna rzecz zrobiona, tylko że dla akka HTTP. Więc mamy trochę materiałów, żeby można było coś zrobić. Dodatkowo te źródła, które pokazywałem wcześniej, linki do GitHuba, plus jest kilka bibliotek, które się bardzo prężnie rozwijają w tym momencie. Dobra,
Jeżeli macie jakieś pytania, bijcie do mnie, jeżeli i oczywiście jeżeli mam czas. Jeżeli nie mam czasu, to dzięki wielkie za to, że posłuchaliście. No, dziękuję. No i zapraszam do zadawania pytań, jeśli w tym momencie są. Chciałem zrobić prezentację. Ja jako nie frontendowiec użyłem rozwiązania, które się nazywa slides.com, które mi zahostowało prezentację. Myślałem, żeby ją zrobić w ScalaJS-ie, ale stwierdziłem, Jezu, jak ja będę to przenosił i będę pixel perfect, to ja nie wyrobię się na konferencję. No to proszę. Praktycznie 100 to jest przesada, ale powiedzmy z takiego mojego side projektu, który może nie jest za duży, jedną, drugą połowę kodu, gdzie się reużyłem. Dlatego, że całe modele, nie rekonstruowałem modeli. Dokładnie te same modele miałem z tyłu, co z przodu. A to było kupę kodu. Wszystkie rzeczy, które są związane z infrastrukturą, jak właśnie wątki, jak jakieś akki i tak dalej, nie są reużywane, gdyż po prostu nie ma to za dużego sensu. Ale wszystkie rzeczy powiązane z logiką aplikacyjną, spoko, można tego reużywać. Ktoś jeszcze chce o coś zapytać? No to podziękujemy.